Kurde, gdzie? Co wy mnie tutaj prowadzicie? Co tu się dzieje? Trzymaliście mnie, bydlaki, tyle? Trzymaliście? To tu mam siadać? Tu? I co mam tu zrobić? O kurwa! Mogę się rozwiązać? Żeście mnie tu powiązali, jakieś kable. Dobra. Mogę? Dobra. Kurde, 2 dni w ciemności. Serio mam... Serio znowu? Znowu to samo? Przecież ja już 70 odcinków nagrałem. O kurde. Moi drodzy, 4 dni w piwnicy mnie trzymali. 2 dni w ciemności. Oj. Witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. Oczywiście nic mi się nie stało. Takie sobie wprowadzenie zrobiłem, bo mówię, zawsze jestem taki pogodny i tak dalej na start. A dzisiaj sobie pogramy oczywiście w My Summer Car. Taki mały plan mam na dzisiejszy odcinek. Dlaczego to wprowadzenie takie było? Nie dlatego, że ktoś mi każe, czy robię to wbrew swojej woli. Natomiast... wiecie, wy czasami, jak piszecie w komentarzach, nagraj My Summer Car, nagraj My Summer Car, i piszecie to, naprawdę, to chyba były tysiące komentarzy, tysiące pod każdym innym filmem, żeby nagrać odcinek, to właśnie czuję się, jakbyście wy byli właśnie takimi porywaczami, którzy mi każą, rozkazują coś robić. I no, tak... to żeście tak wymusili, no, wymusili. Nie, no, generalnie ja już tłumaczyłem, dlaczego nie nagrywałem My Summer Car. Chodziło o to, że troszeczkę straciłem zapał do tego w momencie, kiedy już oczywiście jest update i już sprawdzimy, co w tym update'cie jest. No to potem ja czekam na kolejny update. No już trochę tych odcinków było, ale dzisiaj jeszcze zrobimy coś, czego nie było. Czyli, moi drodzy, nasz samochód wypełnimy na maksa zakupami. Wiecie, no, maj, wczesny maj, wiadomo, o co chodzi. Super pogoda, jak najbardziej. Trzeba też oczywiście to jakoś tutaj spożytkować, także zrobiłem sobie super zakupy, takie grillowe, majowe. Mam nadzieję, że wam się spodoba, tylko że na razie nie potrafię samochodu odpalić. Znaczy, potrafię go odpalić, ale on coś nie jedzie. Dobra, jak widzicie, za mną jest Sebix. Za chwileczkę to zobaczycie, tutaj za mną jest Sebix. Proszę bardzo, tu jest Sebix. Ja z nim nie będę dyskutował, bo on mnie w ogóle nie obchodzi. No i co będziemy przede wszystkim robić? No, co jest potrzebne na majowy grill? No, na pewno jest potrzebna dobra ekipa ludzi, tak, z którymi będziemy imprezować. No ale przede wszystkim informacja dla ludzi pełnoletnich. No wiadomo, piwo, tak, piwko. I co mamy, jaki budżet? 2800, czyli, kurde, chipsy. Chipsy można już... Można chipsy kupić? Od kiedy? No to chiperki bierzemy. Ile one kosztują? Kurde, to dawaj chiperki. Dobra, wszystkie chiperki żeśmy kupili. Dobra, 100. Dobra, dawaj, pierwsze zakupy. Moi drodzy, pierwsze zakupy. No nie wiem, ciperki to gdzieś tutaj może rzucimy. Z tyłu to takie. O, tu tak rzucimy. Proszę bardzo. Teraz trzeba by było je otworzyć. O, tak. O kurde, ale je... ale to zrobiłem. No to nie fajnie tutaj poszło niestety. Ale miejmy nadzieję, że wystarczy nam czasu. Oczywiście, że sklepu nie zamkną, zanim to wszystko załadujemy. No tak, musimy być przygotowani. Dużo osób przyjdzie, przyjdzie Karolinka, przyjdzie Kinga, przyjdzie Sylwia, wszystkie te dziewczyny oczywiście też będą chciały się napić. No i co, skrzyneczki piwka. Skrzyneczki piwka jak najbardziej potrzebne są. Dobra, zapłacimy 700. Łopanie. No to dobra, bierzemy, robimy zakupy. Skrzyneczka piwka. Myk. Siedzenie bym w ogóle wywalił stąd, żeby więcej miejsca było. Ale spoko, damy radę. Kurde, kiedy bym mógł na przykład, może po zapisaniu gry będę mógł, może po zapisaniu gry będę mógł sobie ogarnąć kolejne skrzyneczki z piwkiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. No ale w każdym razie, no, bierzemy to. Oj, ej, 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 gościu. Dobra, tutaj sobie damy. Wiadomo, z piwkiem będziemy jechać. Co jeszcze jest potrzebne nam w My Summer Car tutaj? Dobra, to wyrzucimy i lecimy z następnym. No i tak powiem wam, ostatnio
Czekałem na update'y, nie było tych update'ów do My Summer Car. Oczywiście jest tam parę rzeczy. Ja mam wrażenie, że niektórzy nie oglądają tych odcinków uważnie. To znaczy oglądają je, ale w ogóle nie słuchają to, co ja mówię, bo... Albo nawet inaczej. Nie oglądają odcinku, tylko wchodzą, żeby napisać komentarz, bo ostatnio przecież w jakimś tam odcinku, nie wiem, czy poprzednim, czy powiedzmy tam... A, który z ostatnich odcinków? Jak był update, to pokazywałem, co dodano. Był tam aparat, był z motor i tak dalej. I ja to wszystko sprawdzałem, ja to wszystko widziałem, ale mimo wszystko ludzie przychodzą i i piszą, idź, aparat jest na wyspie. No kurde, ludzie, ogarnijcie się. Oglądajcie te odcinki uważnie. Patrzcie, co tutaj jest, moi drodzy. Kiełbaski, wiadomo. Jak na grilla, to i kiełbaski muszą być. Także weźmiemy sobie, zrobimy imprezowy wóz. Czy ja mogę to jakoś... Czy ja to mogę jakoś... Aha, nie mogę tak jakby wewnątrz samochodu tego otworzyć. A, to ciekawe. Widzicie, co się stało? Tutaj tak jakby mi się udało to zamknąć, ale może być tak, że te kiełbaski będą mi wypadać. Także ja po prostu tutaj, moi drodzy, przygotuję sobie grilla. Przygotuję sobie grilla eleganckiego. Tak będzie trzeba zrobić, mój drogi kolego, bo to nie jest nic nadzwyczajnego. Mamy tutaj skrzynkę piwa, po którego wypicił się oczywiście głowa kiwa. Alkotaxi jedzie wszędzie, co to z nami dzisiaj będzie? Taki freestyle na bogato. Mamo, tato, jest już lato. Ha, aż się kurde tu napiję. Zaraz w tym samochodzie zgniję. Czemu zgniję, się zapytasz? A, bo... Nie mam rymu. Dobra, moi drodzy, jest wesoło, powiem wam tak. Mamy już kiełbaski. Ale słuchajcie, tu jest mortadela jakaś, tu jest pizza, no kto by tą pizzę, no czekajcie, tam są kiełbaski, co jeszcze by można było kupić? No kupmy jakieś tutaj soczki, super zakupy zrobimy, zróbmy na przykład komary, wiadomo, denerwują nas komary, tu na muchy nie da się, ale komary nas bardzo denerwują, więc sobie zakupimy dużo środków na komary, 200, no to jest ekstra. Także jedziemy, moi drodzy, wycieczka. Wycieczka na bogatości. A tu nie będę otwierał tego. Tu nie będę otwierał. Dobra. Co jeszcze mogę zrobić? Co jeszcze tu kupimy? Cukier to nie. To są drożdże. Mleko? Kto będzie pił mleko, nie? A chociaż dobra, wezmę tam jakieś mleczko. Nie wiem, na rano, na kaca czy coś takiego. Tutaj mamy, moi drodzy, homo. Super homo. Kurde, gaśnice, nie? Jak jedziemy na ten. A, bo dobra. Weźmiemy, kupimy 3 gaśnice. Jak jedziemy, słuchajcie, na ognisko. Oj, a gdzie jest reszta rzeczy? Gościu, tyś mi chyba mleko kupiłem. Ty oszukał mnie, sprzedawca. Jak on normalnie oszukał mnie? Czekajcie, zobaczmy to. No wziął i mnie oszukał. Nie ma mleka. Halo! Co tu jest grane? Gościu, kurde, ogarnij się! Gościu, kurde! Ogarnij się, bo to nie jest śmieszne w ogóle. Dobra, weźmiemy gaśnicę. Nie, no to ja nie wiem, on mnie oszukuje na mleko. On mnie normalnie na mleko oszukał. No i jak ja mam potem nagrywać odcinki z tej gry, skoro mnie tutaj nawet już gościu oszukuje w sklepie? Ja już potem nie mam pieniędzy. No, może jakieś kody są, co? Dobra, rzućmy to, zamknij to, bo to wypadnie zaraz. Dobra, coś wypadło. Dobra, moi drodzy, jesteśmy gotowi na biwak. Musimy jechać. Kurde. Zamknijmy. No, powiem wam, wygląda to dosyć tak niekomfortowo. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Radyjko? A? No to jedziemy. Ręczny! Światełka. Pasy. Kurde, no piwo. Dobra, napijmy się, bo to ja na trzeźwo nie będę jechał. Dobrze, moi drodzy, więc teraz taka sprawa. No jedziemy. Zakupiliśmy, słuchajcie, za prawie całe pieniądze. Już więcej piwa nie można było kupić.
zakupiliśmy i jedziemy gdzieś w jakieś fajne, romantyczne miejsce, eleganckie, żeby się rozluźnić, wychillować, wiecie o co chodzi, tak po szkole, to też człowiek już przed wakacjami tak żyje tymi wolnymi dniami, on już tak by chciał zapomnieć o tej nauce, o tym wszystkim. Także pojedziemy sobie, fajnie będą panienki, będą tańce, będzie elegancko. Piwerko wiadomo po co jest. Żeby ugasić pragnienie. Nie po to oczywiście, żeby uzyskać ten jakże wspaniały stan picia, nie? Upojenia. Nie. Dobra, moi drodzy, bo ja zaraz się tutaj, kurde, przewrócę. Ty, tutaj nad jeziorko by było elegancko jechać. Ale czekajcie, pędzimy. Pędzimy, bo jeszcze jest jedno miejsce, które chciałbym odwiedzić. I sobie do tego miejsca pojedziemy. Także, jak widzicie, no, my summer car, no szału nie ma, no. Na razie czekamy na update'y. Ja też jak najbardziej będę chciał tutaj nagrywać jakieś fajne odcinki, bo mi też wiele radości sprawiało nagrywanie tych odcinków. Tak jak tam powiedziałem, chyba już mamy gdzieś 50 czy 60, nie wiem, w każdym razie tutaj w tytule, obok tytułu tego odcinka na pewno będzie ilość tych odcinków wszystkich. No dużo tych odcinków nagraliśmy. A najbardziej jestem chyba dumny z tego materiału 4-godzinnego, który na live nagrywałem. Gdzie w 4 godziny od zera zmontowaliśmy samochód do momentu, aż po prostu odpali i jeździ. To mi się bardzo podobał, ten challenge. Szczerze mówiąc, myślałem, że troszkę szybciej to zrobię. No ale tam też przerwy robiłem, wiecie, bo to na live streamie było. No trochę to trwało, ale mimo wszystko myślę, że fajne. I przede wszystkim myślę, że ktoś skorzystał na tym, że na przykład montował coś w swoim samochodzie i znalazł tam informację. Pogoda się zmieniła, zobaczcie. Także jeżeli ktoś faktycznie skorzystał na tym materiale, że znalazł tam, powiedzmy, sposób na zamontowanie jakiegoś przedmiotu, którego nie wiedział jak zamontować, to niech napisze w komentarzu, czy mu ten materiał 4-godzinny pomógł. Dobra, czekajcie, to zaraz, kurde... Ale widzieliście tą chmurę? Ta chmura po prostu tutaj tak jakby nad nami przeleciała i tyle. No i dobra, żeśmy się wydostali stąd. No i to jest fajne i sobie jedziemy elegancko. Tutaj są te... A kurde, wezmę, można... A nie mogę chyba do samochodu takiego. Kurde, chciałem do samochodu. Czy ja zamknąłem bagażnik? Fuck, ja bagażnika nie zamknąłem! Ja pierdziele. No nie wierzę w to. To akurat, moi drodzy, to... Może się okazać, że ja tam już nie mam połowy rzeczy. Nie no, wypadły wszystkie paruwy prawie. Aż se zjem chipsy, bo się zdenerwowałem. Jeśli mi się pić chce po chipsach teraz. Dobra, napijmy się piwa. Masakra po prostu, no masakra, co tu się wydarzyło? Okej. No i jedziemy. Także moi drodzy, kto... Co te biegi? Nie da się ich przerzucać na końcu. Słuchajcie, kto jest fanem My Summer Car na moim kanale, daje łapkę w górę. Daję łapkę w górę za jakiś fajny komentarz, ciekawy, konstruktywny, taki przyjazny, dam serduszko. Boże, gadam jak ci youtuberzy, którzy tam coś wymuszają, jakieś lajki i ten, ale nie, jeżeli ktoś lubi tą serię, to oczywiście można, jak najbardziej, można dać tą łapkę w górę, to nie boli, to nie kosztuje, słuchajcie, to jest szacuneczek na dzielni, że taka fajna seria My Summer Car tutaj jest przez was polubiona, myślę, że to jest okej. Dobra, i teraz taka sytuacja, słuchajcie. Co mamy? Mamy już sprzęt, to znaczy mamy picie i mamy jedzenie. Brakuje nam towarzystwa, więc jedziemy. Inaczej. Nie tutaj. Brakuje nam towarzystwa do grillowania. Więc spokojnie, załatwimy to. Ja mam pomysł, jak załatwimy sobie towarzystwo, bo jest problem ostatnio. Jest problem z tym, kumple nie mają czasu dla mnie. No z dziewczynami będzie problem, bo one też oczywiście mają swoje zajęcia. Zauważyłem, że dużo dziewczyn teraz chodzi tam, nie wiem, tym spinnerem, fidget spinnerem, kręcą sobie i żują gumę. No nie jest to guma turbo, ale to jest chyba kuba buba. Natomiast nie wiem, o co chodzi z tym...
Nie wiem, o co chodzi z tym fidget spinnerem, chciałem powiedzieć. Kurde, już tak blisko imprezy byłem. No nic, no ja muszę zrobić zdjęcie tutaj tego na... Ja muszę zrobić zdjęcie, słuchajcie, na dowód, że tutaj faktycznie, bo mi potem w ubezpieczeniu nie będą chcieli przyjąć reklamacji. No nie, masakra. Jak to się robi to zdjęcie? Tak? Tak? Nie wiem. Zrobiłem to zdjęcie już. Chyba zrobiłem. Dobra. Moi drodzy, no to w ubezpieczeni po prostu jak... W ubezpieczalni... No, otwórz te drzwi. To potem mi nie przyjmą. Powiedzą, że ja, słuchajcie, po pijaku prowadziłem. A nie było tak oczywiście. Możecie zaświadczyć, mam nadzieję. Dobra, i no teraz jak to zrobić? Jak ja mam ten samochód wyciągnąć? Bo tu teraz ja nie siedzę na tym siedzeniu, patrzcie. To jest tak krzywo, wszystko pod kątem. Kurde mol. Nie mogę. No nie, nie wytrzymam, po prostu już tak blisko byłem. Już tak blisko byłem, już mówię, zajebisty odcinek. Będzie super, będzie ekstra. Będzie super zabawa. Będzie... Kurde, tu był gościu, ja już... Ach, dobra, jest. Dobra, nieważne. Gdzie on jest, ten motor? Dawać go. Ja sobie już wszystko tu ogarnę. Ja już mówię, pojadę do gościa. Chciałem was zaskoczyć, nie? Bo mówię, pojadę, pokażę wam, towarzystwo mam do grillowania. Elegancko. Wszystko się uda. Nie, oczywiście musiało się coś zepsuć. No jeszcze tutaj mi teraz powiecie, że to nie zadziała. No i jedziemy. Aha, jeszcze tutaj teraz tak. Pompka. Dobra, paliwko. Kickstarter to nie to. Kurde, to chyba nie mogę na siedząco. Gdzie jest ta pompeczka? Okej. Dobra. Trochę tutaj żeśmy dali. I lecimy. No i elegancko. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Aha! Nie, 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 nie! Mój drodzy, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę, tu się nic nie da zrobić! Dawaj to! Jedziemy stąd! Stawiaj to! Kurde gościu, jedziemy, dawaj! Czemu ja tak nacisnąłem? O, okej. Jedziesz, moi drodzy, odpalamy. Chciałem po prostu tutaj zabrać gościa, naszego kumpla. Jadę, ja sobie po niego przyjadę. O, siema. Już po ciebie jadę. Cześć. Ja cię podstępem wezmę, gościu, wiesz, bo nie mam żadnych kolegów. To cię muszę podstępem wziąć. Chodź, 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 czy ja mógłbym jechać na tym motorku? A potykajcie, ja go posadzę na motorek. Powiem, że to on był pijany i że w ogóle spowodował wypadek. Zobaczmy to. Dobra. Jesteś? Kurde mol, czekajcie. O nie, pociąg! Pasku, chodź, 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 chodź. Jak coś to powiem, że to ty zrobiłeś. O, tak. Chodź, chodź. Chodź ze mną. Posadzimy go. No, no, dawaj, wskakuj, wskakuj, ziomek. Otóż to. Otóż to, już jesteś tu. Jesteś już z nami. Elegancko. O. Kurde, nie potrafię, moi drodzy, tego tutaj. Chciałem wypadek. A czy ja mogę ci za ucho, za dupkę ci mogę wyciągnąć? Dobra, idziemy. Słuchajcie, będę miał mojego kolegę, będę miał na grillowanie. Nie, nie da się wstać. Będę musiał tak iść i go tak ciągnąć. Gościu, nie. Kurde, ale on ma pęknięte plecy.
Ale on ma pęknięte plecy. Dobra, muszę słuchajcie, sfingować wypadek. Bo potem mi powiedzą, czemu ten gość, słuchajcie, zginął. To ja muszę zrobić, sfingować wypadek. Myślę, że to uwierzą w to, policja uwierzy w to. Dobra. Dobra. Dawaj, 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 wstań! Musisz na tym motorku wstanąć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze spokojnie, kurde mol. Jeszcze damy radę. Damy radę, jesteśmy cwani. Jesteśmy cwani. Dasz radę. Dasz radę. Udało się? Czekajcie. Kurde, nie wytrzymam z wami. Nie wytrzymam z wami. Zarówno ty, motorek, jak i ty, gościu. Czemu to nie może stanąć? Kurde no, a tak miałem pięknie tutaj zrobić wypadek. Aj, że miał mu wjechać tak wiadomo gdzie. No ale niestety, chyba się nie uda. No dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba. Czekajcie. No. Wjedźmy tu. No i dobra. Niestety. Nie o to chyba chodziło. Bo tu jest taki parking, nie? Na ten motor, prawda? Wy też to widzicie? Że on tutaj może... A jest tutaj stopka jakaś? Może tu jest stopka jakaś, a ja tej nie używam stopki. No, zdecydowanie, moi drodzy. Nie o to nam chodziło. Gościu w ogóle nie jest zainteresowany współpracą. Moi kochani, ja wam powiem tak. Chciałem jechać na grilla, nie udało się. Gościu, jak widzicie, też nie chciał współpracować. Chciałem go wziąć w ogóle, słuchajcie, do samochodu, żeby było, że jest jakiś przyjaciel, z którym po prostu mogę wypić, mogę sobie pośmieszkować, pogadać. No nie udało się, no niestety się nie udało. Z tym samochodem to już mnie się bardzo zdenerwowałem, bo myślałem, że dojadę, bo chciałem do niego dojechać, chciałem go zapakować na pakę. Chciałem go tutaj pożywić oczywiście, dać mu jedzonko. A czekajcie. A czy to ma w ogóle jakąkolwiek zużywalność? Niezłe dymy robię, moi drodzy. Zadymka. Robię zadymkę. Okej. Dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli wam się podobał odcinek z My Summer Car i w ogóle cała seria i chcecie, żebym nagrywał od czasu do czasu, bo nie obiecuję, że będą często te odcinki, ale jak najdzie mnie ochota i jakiś fajny pomysł, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, gra jest fajna, jakby ktoś chciał kupić taką grę bądź inną, na dole macie link w opisie do G2A, także życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia, no i uważajcie na siebie na tych koloniach, wakacjach, czy co to tam nadchodzi. Trzymajcie się, cześć!